Październik to miesiąc strachu, miesiąc, w którym warto przejść na dietę dniową, bo jest niezła cena za kilogram, a wszystkie pieniądze wydam na inne rzeczy i na żarty mi już nie starczy. I tak, tego się właśnie boję, a Halloween nie obchodzę, bo znacie angielski. Halloween, piekło wygrywa. Miesiąc temu jarałem się popkulturowymi nowościami września, tak bardzo jakbym sam się w takim kotle piekielnym gotował, a tu się okazuje, że październik będzie jeszcze lepszy, więc friendship with wrzesień is over. W kwestii gier, filmów i seriali będzie tyle do roboty, że aż musiałem sprawdzić, ile godzin ma miesiąc i czy się wyrobię. 744 i nie. Spider-Man 2, nowy Mario, Forza, Assassin's Creed, Matko Boska. Ale dobra, spokojnie, po kolei. Zapraszam bez wielkich emocji na comiesięczny przegląd nowości w świecie gier, VOD i szeroko pojętej popkultury. I jak zawsze na pierwszy ogień growe abonamenty, bo za nie nie czujemy, żebyśmy płacili, nawet jeżeli płacimy. W podstawce PlayStation Plusa dwa tytuły, które polegają na eliminowaniu szkodników, czyli Survival Horror, The Callisto Protocol i Symulator Farmy 22. W Callisto Protocol grałem i niby nie było jakoś specjalnie źle, ale szybko mi się znudziło. Niemniej uważam, że na październik i na sezon strachów to niezły wybór. Co nowego u Nintendo jeszcze nie wiem, znaczy nowego to pewnie nic, bo to są jakieś gówno z Game Boya, ale niedawno znienacka w Nintendo Switch Online debiutowały fantastyczne wyścigi F-099, w których nabiłem już ze 30 godzin. Serdecznie wam je polecam, naprawdę wiem, że wyglądają niepozornie, ale to jest jedna z najlepszych gier tego roku chyba i więcej o niej opowiadam na moim drugim kanale. A w Game Passie Strażnicy Gotham, czyli produkcja, na którą bardzo czekałem, aż będzie w jakimś właśnie abonamencie, bo było mi na nią szkoda wydawać kasy. I przede wszystkim 10 października nowa Forza Motorsport. Pierwsza nowa symulacyjna część tej serii od 6 lat zapowiada się fenomenalnie. Ja już gram, ale pozwolili mi powiedzieć tylko tyle, że właśnie ja już gram, ale jakbyście się pytali, czy się chwalę, czy żalę, że gram, to się chwalę. Ale to dopiero początek gamingowych atrakcji. Po kolei, 6 października Detektyw Pikachu powraca na Nintendo Switch, a wygląda jakby powracał na 3DS-a, bo oprawa jest obrzydliwa, ale sama gra będzie pewnie fajna i zabawna. To jest opowieść detektywistyczna, taka sztampowa, z chłodnym, zniszczonym przez życie gliną. Z tym, że gliną jest tutaj nie glina, tylko Pikachu i kleje kawę, a nie wódę. 12 października Assassin's Creed Mirage. Gra, która ma trochę wrócić do korzeni serii Assassin's Creed, czyli być krótsza i mniej RPGowa niż te poprzednie odsłony. Mnie to przekonuje, bo od Valhalla się odbiłem. W ogóle śmiesznie, że teraz Ubisoft może powiedzieć, że mniej się narobił i gra jest mniejsza i to jest zaleta. Ale czekam w każdym razie. Dzień później Lords of the Fallen, jedna z tych gier dla sadomasochistów, w której płacicie 300 zł za to, żeby was jakieś losowe potworki regularnie mieszały z błotem. Wstępne opinie zapowiadają jednego z lepszych i bardziej oryginalnych klonów Dark Souls. 17 października Sonic Superstars i całe szczęście, że Sonic biega tak szybko, bo będę musiał dobiec do ostatniego bossa przed 20 października, gdyż 20 października. Mamo, bo pani nam kazała do jutra opanować bilokację i dopiero teraz nam powiedziała. Nie wiem, jak będę w dwóch miejscach naraz robił dwie rzeczy naraz, ale muszę, bo 20 października tego samego dnia ukazują się Super Mario Wonder, czyli najbardziej kreatywna platformówka 2D, jaką widziałem od lat. Tam w ogóle w Nintendo mówili, że nie mieli na nią żadnego deadline'u, żadnej presji, przetestowali ponad 2000 pomysłów na rozgrywkę, więc mówię wam, będzie dobrze. I Spider-Man 2, którego twórcy działali z kolei pod ciągłą presją, bo codziennie, odkąd skończyłem Milesa Moralesa, wysyłałem im po 4 maile, czy dwójka już gotowa. Moja miłość do Spider-Mana, ogólnie do samej postaci i do marki, jest tak wielka, że rozważam nawet zakup tej absurdalnej edycji limitowanej, ale jeszcze bardziej kocham moją żonę i jakby ona by nic do tego nie miała, ale jest mi jej szkoda, że widzi, jak znoszę te kolejne i kolejne śmieci do domu cały czas. A pod koniec miesiąca jeszcze na drugą nóżkę, a właściwie na trzecią po tamtych dwóch produkcjach, polski Ghostrunner 2 oraz zapowiadający się bardzo dobrze horror Alan Wake 2. Tylko że tego śmiecia akurat do domu nie zniosę, bo ukaże się tylko cyfrowo i wersji pudełkowej nie będzie. Fuj. Filmy i seriale. Jeżeli wasza skórka jest już stara i pomarszczona, to na pewno pamiętacie na Fox Kids taki serial Gęsia skórka. Mnie kiedyś kilka odcinków nieźle straumatyzowało, a teraz te uczucia wrócą i 20 lat terapii psów tyłek. Na Disney Plusie od 12 października nowa Gęsia skórka i powiem wam, że w świecie bardzo bezpiecznych i nudnych remake'ów i rebootów
tym przypadku nie spodziewałem się niczego innego, a tu zwiastun tak mi się spodobał, że między innymi dzięki niemu sobie odnowiłem abonament na Disneya, bo zrezygnowałem jakiś czas temu. A skoro już o serialach, to mnie jeszcze wstępnie zainteresowały trzeci sezon Lupina, czy też Lipę, 5 października, Netflix, serial o rabusiu. Pierwszy sezon naiwny, ale lekki, fajny. Drugi mi się nie podobał, a trzeci zobaczymy. 15 października zaczyna się Rick i Morty sezon 7, a 25 października na Netflixie nowy, polski, brzmi źle, ale może się uratują, serial dla młodych dorosłych, absolutni debiutanci. No, zwiastun skłonił mnie do tego, żeby chociaż jeden odcinek sprawdzić. Na Netflixie również wyjątkowo dużo nowości starości, czyli filmów, seriali, które istniały sobie jakoś tam wcześniej, ale po prostu w tym serwisie ich nie było. Między innymi Mali Agenci 3D, Trójwymiarowy Odjazd w wersji 2D, Ogniem i Mieczem, Książę w Nowym Jorku, Trylogia Straszny Film, To Właśnie Miłość, bo przed świętami zawsze trzeba zaraz obejrzeć, ale też Pewnego Razu w Hollywood od Tarantino, serial Czysta Krew, który kiedyś oglądałem, bo lubię klimaty Luizjany, ale później zaczął się robić trochę zbytnio cringe'owy, Venom i Uncharted. Trochę dziwne, bo Uncharted wcześniej było na HBO, a Czysta Krew to w ogóle jest serial HBO, więc... Na Sky Showtime 2 października nowe reality show opowiadające o życiu prywatnym Sylwestra Stallona, który wychowuje swoje dorosłe córki. Nie wiem, tam pokazują na zwiastunie, że jest taki biedny, że jest psem z jednego talerza. Nie no, że jest słodki, że głaszcze kotki i w Stanach program miał niezły odbiór, bo tam to chyba jest coś niesamowitego, że gwiazdor ma jedną żonę od 25 lat i sobie normalnie żyje. Mnie w sumie bardziej ciekawi 4-odcinkowy dokument o Davidzie Beckhamie od 4 października na Netflixie. Lubię takie produkcje, bo zawsze mogę z nich wynieść, że nie trzeba się w szkole uczyć, a można coś osiągnąć, ale później sobie przypominam, że ja mam 30 lat i na karierę piłkarską już za późno. Chyba, że na jakąś inną sportową. Może będzie jakiś ogromny, nagły wzrost popularności profesjonalnego Mario Kart. Ale w życiu motywują mnie różne rzeczy. Również to, że dinozaury wyginęły, a ja jeszcze nie. I tutaj w dobry nastrój wprawi mnie Netflixowy serial dokumentalny Życie na planecie Ziemia z Bogiem w roli narratora. W sensie z Morganem Freemanem. Opowiadający historię o życiu na planecie Ziemia chyba od samego początku. Patrzcie, życie istnieje tyle milionów lat, a my żyjemy akurat wtedy, kiedy opowiada o nim Morgan Freeman 25 października. W kinach dwie pozycje godne uwagi. Chłopi w szkole I Sleep, Boryna, ale w kinie I Wake. Klasyk rodzimej literatury w takiej malarskiej konwencji. Zdaniem krytyków bardzo dobry, prawie jak Zielona Granica oraz Czas Krwawego Księżyca. Martin Scorsese znowu sobie walnął z nudów film na 3,5 godziny i ja myślę, że to jest spisek, żeby ludzie w kinach kupowali więcej popcornu. Kryminał. W sensie to kryminał i film też kryminał. W obsadzie De Niro, DiCaprio i ten typ z niepokojącą twarzą, którego trochę się boję, ale na swój sposób go też lubię. Od razu mówię, że to pewnie on zabił. A na koniec gadżety i niestety właśnie na końcu, bo o niewielu zapowiedziach wiem, ale na pewno 4 października premiera nowej Google Pixeli i na pewno jak zwykle będą świetne i opłacalne i prawie na pewno znowu nie będzie ich można kupić tak normalnie w sklepie oficjalnie w Polsce. A poza tym sporo się mówi o Samsungu Galaxy S23 FE, czyli o tańszym, ale niekoniecznie jakoś specjalnie gorszym wariancie flagowca od Koreańczyków i o składanym OnePlusie, którego no nie wiem ile wyświetleń będzie miał ten film, ale myślę, że i tak nikt z osób, które go obejrzą, nie kupi tego OnePlusa. Ale ciekawy. Ale tradycyjnie po ewentualne zakupy, choćby tego Samsunga, zapraszam już teraz do Komputronika i przypominam, że ten przegląd popkulturowy jest tak typowo ode mnie i pode mnie, więc jeżeli wy na coś w tym miesiącu czekacie, a ja o tym nie mówiłem, to śmiało piszcie w komentarzach i tam się wymieniajcie uwagami. Być może ja też chętnie sprawdzę. Miesiąc temu mi powiedzieliście o Johnny Wicku na Amazon Prime, a Pisarski nie wiedział o Johnny Wicku na Amazon Prime. No, to tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.